Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z Farminga 17. Dzisiaj ponownie będę pracować przy drzewie. W poprzednim odcinku mogliście oglądać wycinkę zasadzonego przeze mnie lasu, natomiast dzisiaj będziecie oglądać załadunek o właśnie tego tutaj drzewa, które ściąłem w poprzednim odcinku oraz jeszcze jak widzicie trochę tego drzewa naciąłem poza odcinkiem. To dzisiaj będę chciał je załadować na pociąg, a następnie pociągiem pojechać do tartaku i wszystkie te kłody sprzedać. O czym będę chciał w dzisiejszym odcinku gadać? Oczywiście o Farmingu 19, bo są przeróżne nowości związane z 19, które będę chciał omówić w tym właśnie odcinku, aczkolwiek jest jeszcze jedna kwestia związana z 19, którą również będę chciał omówić w tym odcinku, ale to później. Najpierw przekażę wam jakieś najnowsze informacje. Czekajcie, zanim ja tutaj przejdę do czegokolwiek, to wypadałoby, wiecie, mieć w ogóle czym ładować te wszystkie kłody. Po prostu sobie wypożyczę ładowarkę kołową. Żadną z tych tutaj, upatrzyłem sobie na dzisiejszy odcinek o tą tutaj ładowarkę marki New Holland. To jest ładowarka, która, o ile dobrze pamiętam, była w darmowym dodatku New Holland do Farminga 15 bodajże? Chyba tak, no, do 15 była, bo była dostępna taka ładowarka kołowa i chyba też teleskopowa New Hollanda, o ile dobrze pamiętam. Tutaj ona powróciła jako oficjalny mod, więc link do ściągnięcia jej znajdziecie w opisie do filmiku. No i oczywiście trzeba też mieć czym te wszystkie kłody chwytać. Okej. No to mam sprzęt. Mogę w końcu jechać i ładować te wszystkie kłody. Akurat ta ładowarka to jest... Ogólnie ładowarki, no to... Uważam, że one są dobre do ładowania drzewa z racji o na ten tutaj chwytak, który no potrafi, jak widzicie, kilka kłód wejdzie tutaj na spokojnie, więc to jest pod tym względem fajne do ładowania, jak jeżeli mamy dużo tych kłód. Na pewno szybciej niż ładować, nie wiem, ciągnikiem, z turem, czy ładowarką teleskopową z turem. Tak mi się zawsze wydawało, że tymi ładowarkami po prostu szybciej idzie robota. No dobra, więc o czym chciałbym w dzisiejszym odcinku pogadać? Oczywiście o 19, tak jak wcześniej zapowiedziałem. I tak, no był to całkiem spoko tydzień, bo nie dość, że pojawiły się fact sheety, no to jeszcze pojawił się nowy zwiastun. Taki dosyć, bym powiedział, monotematyczny ten zwiastun był, ale... No dobra, w sumie może zacznę po prostu od tego zwiastuna najpierw, bo on ukazał się pierwszy. Czekajcie, tylko spróbuję załadować pierwsze kłody. Dobra, czyli muszę uważać, żeby brać je w miarę równą ilość tych kłód, bo potrafią wypadać chyba. Dobra, mam nadzieję, że te nie wypadną, bo no niefortunne by to bardzo było. Tak to jest, tak się gra na klawiaturze taką pojazdem, który jest przegubowy. No to tak, wiecie, on dosyć dziwnie się zachowuje, tak się kołysze i przez to te kłody mogą powypadać, ale i to pod tym względem ładowanie tymi ładowarkami kołowymi, no bo są przegubowe, to jest upierdliwe na klawiaturze, ale no wiecie, nadrabiają to po prostu ilością kłód, jakie można tutaj chwycić. To jest akurat całkiem spoko. Mam nadzieję, że uda mi się tak tutaj załadować te kłody, żeby za bardzo nie wystawały czy coś. No może być różnie, zobaczymy. Zresztą w sumie nawet jak będą wystawać, to co mnie to obchodzi? Aby leżały, aby dało się nie przewieźć prosto do tartaku. No dobra, to może przejdę do tego zwiastuna. O kurde, aż jedną kłodę wziąłem. Dobra, czekajcie, trzeba trochę zmienić taktykę. Przejdźmy do tego nowego zwiastuna Farminga 19. Skupił się on na jednej marce, która będzie dostępna w 19, no i mamy ją również tutaj w 17. No co, trzy kłody? Nie, dobra, czekajcie. Ja muszę się trochę bardziej postarać, bo to być nie może, żeby taki chwytak i tylko trzy kłody maksymalnie łapał. Jakoś muszę tutaj lepiej się starać. Zwiastun ten skupił się na marce Manitou, którą mamy tutaj w 17, dokładnie mówiąc mamy jedną ładowarkę teleskopową, tylko Manitou. No i kłoda wyleci zaraz. Ale w 19 już będzie więcej maszyn Manitou, dokładniej mówiąc 3. No i właśnie na tych maszynach skupił się ten zwiastun, czyli na ładowarce teleskopowej Manitou, innej niż ta, którą mamy tutaj w 17, na ładowarce takiej teleskopowej, ale przegubowej. Tak ona się chyba nazywała? No, wiecie, taka przegubowa, coś
Czekajcie, coś w... O właśnie, coś w tym stylu, tylko że marki Manitou. No i jeszcze będzie wózek widłowy marki Manitou, czyli coś, czego jeszcze nigdy wcześniej w farmingach nie mieliśmy w oryginalnych maszynach, czyli wózek widłowy. No oczywiście posłuży on nam do załadunku na przykład worków na jakąś lawetę, czy coś z nasionami, czy z nawozem, czy też, no nie wiem. Pewnie będzie można belę na przykład też nim jakoś sobie układać, albo nie wiem, wrzucać do paszowozu czy coś. No jakieś zastosowanie na pewno się znajdzie. Kurde, te kłody tutaj wypadają, ale... Ale jakoś daję sobie na razie radę. Powoli, powoli, ale wszystkie je powinienem załadować. No więc właśnie na tym się ten zwiastun skupił. Link do niego oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku. No i tylko te trzy maszyny Manitou będą w 17, bo pojawiły się też oczywiście maszyny na oficjalnej stronie farminga. No i tam widać, że w marce Manitou widać te trzy maszyny w marce Manitou i że nie ma komiksu, czyli to wszystko, jeżeli chodzi o markę Manitou. No ale i tak mamy więcej tych maszyn niż tutaj w 17. To dobrze. Okej, okay, zwiastun załatwiony, za bardzo nie ma się nad nim co... Wydaje mi się rozwodzić, no każdy sobie z was może zobaczyć, link w opisie do filmiku, lub zakładam, że większość z was może już widziała ten zwiastun. Dobra, to przejdźmy może do fact sheetów. W tym tygodniu pojawiło się 6 fact sheetów, czyli mniej niż w zeszłym tygodniu, gdzie było aż 8. No i tak, to jest 6 fact sheetów, uważam, że to jest bardzo dużo. No i w sumie te fact sheety, no to też pokazują sporo tych, pokazują między innymi te wszystkie ładowarki marki Manitou, ale dobra, w sumie może pójdźmy, słuchajcie, po kolei. Te fact sheety się teraz będą pojawiać standardowo na ekranie. Więc pierwszy fact sheet prezentuje ciągnik, między innymi ciągnik Fendt, kurde, jak on był? Favorite 500 chyba, coś takiego, czyli taki, no, ten starszy Fendt. No i to mi się bardzo podoba, o tym mówiłem wcześniej wielokrotnie, że dodają właśnie takie starsze maszyny, które będą dobre na początek rozgrywki, to mi się podoba. I co tam jeszcze widać? Widać tam przyczepę marki Troutman, o ile dobrze pamiętam. Ona jest ciekawa, bo ona będzie, zapewne będzie można w niej ściągać jakieś borty i tak dalej, bo była ona na oficjalnej stronie w tym tygodniu i widać było, że będzie miała zmienną pojemność. Tutaj została przerobiona na taką jakby, no, lawetę, gdzie będzie można, nie wiem, belę układać, czy właśnie tak jak tutaj mamy te worki, ale będzie też można założyć jakieś nadstawy pewnie i zmieniać te nadstawy, i żeby na przykład przewodzić tą przyczepą zboże. Więc spoko, spoko. Przechodzimy do kolejnego fact sheetu, który przedstawia sieczkarnię marki New Holland. Nie pamiętam dokładnie modelu, ale nie jest to ta sieczkarnia New Hollanda, którą mamy tutaj w 17. To jest jakiś inny model. No całkiem spoko. Też się pojawiła w tym tygodniu na oficjalnej stronie, plus jakieś tam do niej przystawki i tak dalej. Spoko sieczkarnia, nie ma co tu za dużo o niej gadać. Przechodzimy dalej i na następnym fact sheetie mamy ciągnik marki JCB. Większy niż ten, który był ujawniony wcześniej. Czekajcie, kiedy on był ujawniony? W zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu? Już nie pamiętam. Tak czy inaczej, będziemy mieli dwa ciągniki JCB w farmingu 19. Nie te, co mamy tutaj w 17, tylko nowe, ale co ciekawe, właśnie już nie ma komiksu w marce JCB, więc nie będzie jakichś tam ładowarek teleskopowych czy czegoś. Szkoda, szkoda. Tylko będą te dwa ciągniki. No i z tyłu mamy przyczepę marki Krampe, a właściwie naczepę marki Krampe, taką całkiem sporą, ja nie pamiętam, chyba ona miała 40 bodajże 8000 litrów pełności, chyba, nie pamiętam, nie mam tych fact sheetów przed sobą, mówię sobie po prostu tak z pamięci. Więc mam nadzieję, że niczego nie zapomnę, ale też po prostu nie pamiętam wszystkich szczegółów. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten fact sheet. Myślę, że możemy przejść dalej. Następny fact sheet prezentuje wspomnianą wcześniej, widoczny wcześniej w zwiastunie wózek widłowy marki Manitou. No jak widzicie, on tutaj po prostu na tym fact sheetie ładuje sobie worki z ziarnem na tą właśnie przyczepę. No i to będzie jedno z zastosowań tego właśnie wózka widłowego. No i to tyle, chyba nie mam tutaj za bardzo co omawiać więcej, jeżeli chodzi o ten wózek widłowy, no bo co tutaj mogę więcej dopowiedzieć. Więc po prostu może przejdę dalej i na następnym fact sheetie widzimy ładowarkę teleskopową marki Manitou.
Ta, która już była wcześniej widoczna na oficjalnej stronie, już dawno temu ona była ujawniona, z tego co pamiętam. Tutaj po prostu ją widzimy na factsheetie i ładuje ona wapno na rozsiewacz, który jest na następnym factsheetie. Czekajcie, kurde, coś... Męczę się tutaj dalej z tymi kłodami, już jest czubatą naładowane, więc zaraz trzeba będzie tym pociągiem pojechać. Ale zanim to, no to już przejdę do tego ostatniego factsheeta, który prezentuje dwie maszyny, czyli najpierw na pierwszym planie, no to widzimy rozsiewacz do nawozu marki Bredal. To znaczy się, on będzie, wiecie, mógł rozsiewać nawóz, a także wapno. Zresztą rozsiewanie wapna, czyli nowość w 19, no to właśnie widać na tym factsheetie. No i jest tam jeszcze, on jest podczepiony do ciągnika case Puma bodajże, czyli tego samego, który mamy tutaj w 17. No, więc to tyle, jeżeli chodzi o factsheety. No patrzę, że Giant Software no to już zauważyło, że hej, zaraz premiera, no to trzeba tych factsheetów jednak więcej trochę robić, żeby pokazać jak najwięcej tych maszyn. Wszystkich na pewno nie pokażą na tych factsheetach, ale chcą po prostu chyba jak najwięcej pokazać. To dobrze, w każdym tygodniu po prostu teraz powinniśmy się spodziewać, raczej, tak przynajmniej sądzę, większej ilości tych factsheetów, no ale zobaczymy, ciężko przewidzieć. Dobra, patrzcie, tutaj jest już czubato według mnie naładowane, więc myślę, że można jechać, żeby te kłody sprzedać. To jest pierwsza partia, bo to ja jeszcze, wiecie, jeszcze ze 3 razy chyba będę musiał, wydaje mi się, tutaj załadować te kłody, żeby wszystkie tutaj sprzedać. No na szczęście tartak nie jest gdzieś daleko, więc dosłownie przejadę się kawałek. Dobra, to może przejdę do omawiania tej kwestii związanej z 19, o której wam wspomniałem. O kurde, kłoda spadła i się gdzieś potoczyła na czyjeś pole. Nie, dobra, nie poleciała na pole. Dobra, pierdzielę, niech tutaj sobie leży. Więc omówiłem zwiastun, factsheety, czas przejść do takiego trochę gdybania związanego z 19, czyli... O, kolejna kłoda spadła, jasna cholera, a ich się nie dało przecież zapiąć. Jeszcze tam jedna spadła, o ja pierdzielę. Masakra. Nie spodziewałem się tego, że aż 3 kłody mi spadną, ale większość dojechała i w ogóle zbyt późno zacząłem hamować. Czekajcie, muszę inaczej ten pociąg ustawić, żeby było idealnie, i zaraz wejdę do tej suwnicy. Więc ta kwestia związana z 19 to, że jestem ciekaw, słuchajcie, jakie ona osiągnie, jakie będą oceny po prostu w recenzjach. To jest dla mnie dosyć ciekawa kwestia, bo ja tak zawsze sobie, wiecie, jak wychodzi jakiś farming, no to po pierwsze ja sam go tak jakby oceniam, swoją ocenę mu wystawiam, ale też sprawdzam recenzje po prostu branżowych mediów. Czyli jakie oceny dostanie każdy kolejny farming na jakichś tam stronach poświęconych właśnie grom. Oczywiście tych najpopularniejszych, te najpopularniejsze z reguły sprawdzam. No i jestem ciekaw właśnie, jak to będzie z 19. Kurde, ja to rzadko pracuję na tej suwnicy, to wiecie, nie mam ogarniętego tego sterowania. Ale ona to jest spoko, bo patrzcie, ona potrafi wziąć kłód za jednym razem i to jest naprawdę bardzo spoko. O, właśnie tak. No i sprzedajemy. No proszę, proszę, za każdą kłodę ponad 3000, no to nieźle. No bo długie są dosyć i dosyć grube też, więc całkiem sporo kasy można za nie dostać. No właśnie, jestem ciekaw, jakie oceny będzie miała 19, bo sprawdzałem sobie przed chwilą, bo już zapomniałem w sumie, jakie oceny miała 17 w różnych tam mediach branżowych. No i można powiedzieć, że w dużym skrócie większość ocen 17 mocno taka, wiecie, uśredniona, to 7 na 10. Uśredniona, bo zdarzały się jakieś wyższe oceny, ale zdarzało się też sporo jakichś niższych not niż 7 na 10, więc tak mocno uśrednione to można powiedzieć, że 17 według mediów branżowych jest grą taką 7 na 10. O, właśnie. A poprzednie farmingi to jeszcze miały gorsze oceny z tego co pamiętam, więc każdy kolejny farming był lepiej oceniany w mediach branżowych i mnie to ciekawi, wiecie, jak będzie w przypadku farminga 19, bo ja wiem, że gatunek symulacyjny, no to często przez te media branżowe nie jest za bardzo, wiecie,
szanowany, że tak bym powiedział. Generalnie ja też te oceny branżowe, no to mam w dupie, można powiedzieć, bo ja tam sobie mam własne zdanie o farmingu i tak dalej. I tak jak często, jeżeli zanim zagram w jakąś grę i nie wiem, czy mi się spodoba, no to oczywiście sprawdzam sobie recenzje innych tytułów, sugeruję się trochę tymi ocenami, ale w przypadku farminga, no to generalnie rzecz mówiąc, ja mam te oceny w dupie, bo i tak wiem, że ja ocenię farminga wyżej niż osoby właśnie pracujące w tych redakcjach, które może za bardzo nie lubią po prostu gatunku symulacyjnego, ale po prostu z ciekawości sobie sprawdzam zawsze te oceny i ciekawi mnie, co każdy kolejny farming, jaką notę otrzyma każdy kolejny farming. Dlatego ciekawi mnie, czy 19 otrzyma lepsze noty niż 17, czy te zmiany, które uczynią, sprawią, że... No bo generalnie rzecz mówiąc, zakładam, że większość osób, które recenzuje farmingi, no to nie są to gigantyczni fani gier symulacyjnych. Tak podejrzewam. Zakładam, że większość. Nie mówię, że wszyscy. Ale tak zakładam, więc jestem ciekaw, czy zmiany, które zostały wprowadzone, zostaną wprowadzone w 19, czy będą wystarczające, żeby zadowolić lub wręcz zachęcić osobę, która na przykład w ogóle wcześniej nie miała kontaktu z grami symulacyjnymi, czy też symulacyjno-rolniczymi, no na przykład. Więc będę śledzić te oceny 19. Podejrzewam, że jakoś się ukażą blisko daty premiery. Wiecie, różnie to bywa z grami, niektóre się oceny... Niektórych gier oceny pojawiają się jakiś czas przed premierą, kilka dni najczęściej, czasami dzień przed premierą, niektórych gier w dniu premiery. No chyba jeszcze nie spotkałem takiej gry, żeby recenzje się pojawiały po premierze, bo to by było no durne. No ale wiecie, więc jeżeli się spodziewać ocen 19, no to nie wiem, może albo w dniu premiery, albo może ewentualnie dzień przed premierą. No nie wiem, się zobaczy. Ja się oczywiście mówię, nie będę tymi ocenami sugerować, ale po prostu sobie sprawdzę. No trochę szkoda, że tamte trzy kłody mi spadły, no ale co poradzić? Nie spadłyby, gdybym, wiecie, mógł je przywiązać. A nie mogłem ich tutaj tymi pasami zapiąć. Chyba, że mogę, a ja tego nie zrobiłem. A mogę, kurde! To ja źle podszedłem. Aha, dobra! Ja zapomniałem, że w pociągu to nie jest jak na jakiejś, wiecie, na jakiejś przyczepie na drzewo podczepiany do ciągnika. A no tak, bo ja podszedłem sobie tutaj, patrzę, kurde, nie mogę zapiąć pasów, okej. A można tutaj tylko w trzech miejscach je zapiąć. Widzicie, ja tak rzadko ładuję tutaj drzewo w farmingu na pociągi, że w ogóle o tej kwestii zapomniałem. No właśnie, bo w przyczepie, jak wiecie, jakiejś lawecie na bele, czy coś, jakieś przyczepie na drzewo podczepiane do ciągnika, to można zapiąć, kurde, kilka tych pasów. Ja tutaj sobie podchodzę, patrzę, no nie wyświetla mi się, aha, dobra, więc może się tutaj nie zapina, może to nie działa na tym pociągu. Ale działa, kurde, mogłem zapiąć te. I by mi te trzy kłody nie spadły. Dobra, już teraz to w sumie, wiecie co? Pal licho, no trudno. Trudno się mówi. O kurde, tak to jest, jak się weźmie kamerę ze środka ładowarki, mimo iż no fajnie wygląda, ale jednak kamera zewnętrzna jest o wiele bardziej wygodna w przypadku ładowania czegokolwiek, czy to kłód, czy to gdybym miał jakieś bele chwytać, czy coś, to zawsze jednak wygodniej jest mieć tę tutaj kamerę. No ale i tak, naprawdę idzie to szybko. Kurde, jak ja bym pomyślał, że miałbym to ładować taką ładowarką teleskopową czy coś. Nie, ona chwyta, wiecie, jedną kłodę max, więc... Może bym, wiecie, zrobił to ładniej, bym je ułożył czy coś, ale... Kurde, no nie mogę tam tych chwycić, bo... Dobra, pierdziele, później jakoś odjadę pociągiem i je chwycę, wezmę się tutaj za te. A właśnie, słuchajcie, planuję jeszcze chyba kontynuować pracę w lesie w następnym odcinku. No i zgadnijcie, co to może być. Najprawdopodobniej będzie to praca z wiórami po prostu. W sensie praca z jakimś rębakiem, generalnie wióry drzewne. O, chyba coś takiego będę planować na następny odcinek. Bo tak mnie coś naszło, no bo wiecie, wycinka, okej. Tutaj jeszcze teraz sprzedawanie tego drzewa, okej. Ale jakoś jeszcze bym zrobił sobie przerabianie drzew na wióry.
kurde, moment. Takie wziąłem, że to po prostu woła o pomstę do nieba i ja teraz będę mieć problem, żeby to w ogóle tutaj załadować. Kurde, no. Te kłody się naprawdę powinny lepiej trzymać, kiedy już leżą w tym chwytaku. Naprawdę. Kurde. Co ja tam narobiłem? Jasny gwint. Zaraz się okaże, że trzeba będzie pojechać i je sprzedać, bo nic więcej nie będę w stanie załadować. No i ponownie tak wziąłem. Kurde. Niedobrze. Na początku szło całkiem dobrze, ale jak widzicie, teraz to zrobiła się trochę lipa tutaj. No kurde, jak ja te drzewo ułożyłem. Ja pierdzielę. Moment, co tutaj się porobiło? Serio, chyba zaraz trzeba będzie jednak sprzedać te kłody, bo ja już tutaj... Ja takie ułożyłem, że nie wiem, czy wsadzę tutaj cokolwiek. O, no właśnie, no właśnie. Dobra, wiecie co? Pierdzielę. Zapinam pasy. I niech się dzieje, co chce. Trzeba... pojechać sprzedać, bo ja nic więcej nie wsadzę. Tak niefortunnie te kłody po prostu tam ułożyłem. Celowo nie zapiąłem pasa na środku, bo te niektóre to się tak ułożyły, że i tak... O, właśnie, i tak by chyba pospadały. Więc zapiąłem tylko te pasy... te skrajne. No i tam już widzę, że jedna spadła. O, druga spadła. I tak by spadła, jakbym zaczepił tutaj o tę suwnicę pewnie, więc... W sumie tamta chyba jedna spadnie nawet. Dobra, już w sumie zaczynam hamować. Nawet nie wiem, czy nie za późno. O nie, patrzcie, nie spadła. No kurde, serio aż tak? No ten pociąg to naprawdę mógłby mieć, wiecie, takie porządne hamulce jak w filmach, gdy są zaciągane, wiecie, słychać pisk, iskry idą. Nie, nie da się tutaj takiego hamulca zaciągnąć, niestety, jeżeli chodzi o te pociągi. Dobra, stój! Wsiadamy z powrotem do suwnicy. O, jest jedna kwestia też z 19 związana, która po prostu jest dla mnie, wiecie, niby szczegół, ale kurde mnie to ciekawi. Bo na pewno wróci suwnica, bo wrócą pociągi i tak dalej w 19, więc no tego można być pewnym. Ale... czy ona kurde zostanie lepiej zrobiona? Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Co to ma być, jasnej cholery? Żadna aktualizacja tego nie zmieniła. Bo ta tutaj suwnica na stacji Lapacza to jest przeniesiona po prostu ta z Goldcrest Valley. Ale czy oni ją kurde zmienią w tej? W 19, no bo jak to wygląda teraz z tej cholery, no? Nie wiem, to chyba... to nie powinno przejść przez jakieś testy gry. Może tego nikt nawet nie zauważył. Aha, dobra, czekajcie, trzeba pasy odpiąć. O, właśnie. Moment, kurde, ja cały czas się mylę z tym sterowaniem, naprawdę, bo za rzadko korzystam z suwnicy i się nie mogę przyzwyczaić. Nie mam tej pamięci mięśniowej związanej z tą suwnicą. Mam już w przypadku na przykład tych maszyn Ponce, tamto już się nauczyłem tego sterowania, ale w przypadku suwnicy to nie, nadal często się mylę. Co trzeba w myszce kliknąć, w którą stronę przesunąć i tak dalej. Z tej perspektywy, no w sumie wcale nie jest łatwiej. No ale patrzę, że trochę, słuchajcie, trochę zarobiłem. Na początku... Czekajcie, ile miałem kasy na koncie? Mi się wydaje, że jakieś... około... chyba... 100 tysięcy, coś takiego. Plus wydałem kasę na wypożyczenie ładowarki. No to już trochę zarobiłem, ale jeszcze... jeszcze tutaj trochę mam tego drzewa do sprzedania, bądź co bądź. Okej. Okay. No i zostały jakieś ostatnie dwie kłody. Takie cienkie, no to za dużo na nich nie zarobię, ale... muszę zwolnić miejsce na pociągu. Dobra, sprzedane, no to wracamy ładować te kłody i sprzedawać dalej. Mam nadzieję, że tym razem załaduję je trochę lepiej.
No ale raczej to, słuchajcie, zrobię poza odcinkiem, więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!